Dzisiaj pokażę Wam, bazując na prawdziwych liczbach, kiedy jest najlepszy moment na kupno telewizora i dlaczego nie na premierę. Chociaż jest jeden wyjątek od tej reguły. Popatrzymy na to, jak ceny telewizorów zmieniają się od premiery aż do teraz. Porozmawiamy też o bardzo ważnych aspektach, jeśli chodzi o kwestie oprogramowania, użycia różnych paneli, obiecywania różnych funkcjonalności i tak dalej w przypadku, kiedy kupujemy dany sprzęt na premierę. Tak więc dzisiaj pokażę Wam trzy powody, dla których nie warto kupować telewizora w okolicy ich premiery oraz pokażę Wam, jakie są najlepsze miesiące na zakup takiego sprzętu, aby dostać możliwie jak najwięcej za jak najmniej. Zapraszam do oglądania. Powód numer jeden, cena. Kiedy telewizory wchodzą na rynek, to są one najdroższe. Odkryłem Amerykę, prawda? Ale ich cena jest bardzo, ale to bardzo szybko obniżana. I po około 5-6 miesiącach od premiery widzimy, że są one dostępne nieporównywalnie taniej niż były wcześniej. Nie mówię tutaj o zniżkach na zasadzie 200, 300 czy 500 zł. Mówię o ogromnych zniżkach, które w niektórych przypadkach mogą dosięgnąć prawie że 50% obniżki danego telewizora. Więc od razu przejdźmy do suchych faktów i do liczb, żebyście możliwie jak najlepiej to zrozumieli. Co ważne, czasami będę korzystał z polskich historii cen, a czasami zagranicznych, ponieważ zagraniczne mają fantastyczną funkcję i pokazują historię ceny od premiery danego produktu, a w polskich nie znalazłem żadnej strony, która śledzi ceny przez dłużej niż 12 miesięcy. Ale jak za chwilę zobaczycie, ceny takiej elektroniki, jak chociażby telewizory, są tak naprawdę globalne i bardzo podobne, jeśli chodzi o zniżki na całym świecie. A zaczynamy od najnowszego QD OLED-a od Samsunga, który to wyszedł naprawdę niedawno i kosztował okolice 11 tysięcy złotych za 55-calowy model. Możecie zauważyć, jak stopniowo cena malała, aż doszła do poziomu listopada i grudnia, gdzie ustabilizowała się w okolicach 6,5 tysiąca złotych. Wystarczyło dosłownie 5 miesięcy cierpliwości, aby cena tego sprzętu spadła prawie że o połowę. I jak za chwilę zobaczycie, to nie jest wyjątkowa sytuacja. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Samsungu, aby porozmawiać o ich innej serii, czyli serii Neo QLED. 55-calowy model na matrycy VA rozpoczął swoją przygodę za około 9500 zł, aby raz jeszcze po około 5-6 miesiącach spaść do kwoty w okolicach 5,5 tysiąca złotych. No to popatrzmy na inny bardzo popularny model, czyli LG C2 na OLEDzie. Na samym początku kosztował on bez podatku, ponieważ mamy tutaj ceny z USA, okolice 1800 dolarów, po czym dosłownie wskoczył bliżej 2000 przez czerwiec, aby stopniowo tanieć do kwoty 1300 dolarów przez cały listopad i grudzień. Tak więc raz jeszcze widzimy identyczny trend, czyli spadek ceny. Licząc od maksymalnego piku w czerwcu do minimalnej kwoty w listopadzie i grudniu, ta cena zmieniła się o ponad 2,5 tysiąca złotych na przestrzeni dosłownie kilku miesięcy. Ciekawą marką jest Sony, która ma troszkę inną politykę wśród swoich telewizorów i możemy zauważyć, że oni bardzo mocno mimo wszystko trzymają się tej początkowej kwoty, a dopiero po dłuższym czasie mocno ją ucinają. W przypadku modelu A80 taki prawdziwy spadek widzimy dosłownie dopiero w listopadzie z kwoty w okolicach 6,5 tysiąca do mniej więcej 5 tysięcy złotych. A co w przypadku troszkę tańszych telewizorów? Wróćmy więc do Samsunga. Używam go tutaj jako przykładu, bo jest po prostu jednym z najbardziej popularnych producentów, jak i za chwilę porozmawiamy o jednym z najbardziej popularnych telewizorów na rynku. Model Q80 to bardzo ciekawy i jasny telewizor o odświeżaniu 120 Hz, który to wszedł na rynek za ponad 6,5 tysiąca złotych, co było ceną wręcz astronomiczną, ponieważ ten telewizor tak naprawdę nie miał prawa konkurować z OLEDami od LG. Te OLEDy mierzyły go pod każdym jednym względem, nie licząc maksymalnej jasności. No ale Samsung, wypuszczając go w takiej cenie, chciał pokazać, że hej, słuchajcie, nasze QLEDy to jest ta sama klasa, tylko dobrze wiedział, że tak nie jest. Q80 jest wspaniałym przykładem tego, że ten telewizor został wypuszczony na rynek po prostu w zbyt dużej cenie względem konkurencji, kiedy wszystkie poprzednie przykłady z tego odcinka jak najbardziej mogły swoją cenę usprawiedliwić. Tutaj widzimy ogromny wręcz zjazd z ponad 6,5 tysiąca złotych do około 3500 zł, po ledwo pół roku. Więc porozmawiajmy jeszcze o markach, które są zdecydowanie mniej rozpoznawalne i od samego początku muszą walczyć z ceną. Na sam początek QLED od Xiaomi, którego miałem okazję przetestować i którego to w mojej recenzji nazwałem, że jest to świetny telewizor pod wieloma względami, ale niestety był on zdecydowanie zbyt drogi. Jak widzicie na wykresie, wraz z pojawieniem się października, listopada, telewizor staniał z ponad 3300 zł do okolic 2300 zł. Ponad 1000 zł zniżki w tym budżecie nie zdarza się często. W aktualnej cenie
czyli 1999 zł, jest to sprzęt, który śmiało może konkurować z najlepszymi telewizorami w tej cenie, bo z telewizora zbyt drogiego stał się czymś, co jest tak naprawdę swego rodzaju topką w swoim budżecie. Jednak tutaj raz jeszcze mam historię wrzucenia na rynek telewizora za zbyt dużą kwotę na początku i po prostu trzeba było ją obciąć. Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku takiej marki jak chociażby TCL, która to moim zdaniem jest w stanie naprawdę świetnie zrozumieć rynek i bardzo dobrze wycenić swoje telewizory już wraz z ich premierą. Dlatego też w przypadku TCL-a nie zauważymy dużych spadków cen, ponieważ te telewizory często już wraz z premierą są po prostu dobrze wycenione. Dla przykładu najnowszy 55-calowy model C735 o odświeżaniu 120 Hz wyszedł na rynek za 3600 zł, kiedy przypominam, że Samsung Q80, który owszem ma trochę ciekawszy panel i który jest zdecydowanie jaśniejszy, wyszedł za 6,5 tysiąca, a różnica między tymi telewizorami nie jest bardzo duża, nie licząc oczywiście tej jasności. Więc w przypadku TCL-a widzimy jakąś obniżkę w grudniu do około 2900 zł, jednak poza tym jest to ledwo zniżka o kilkaset złotych. To samo widzimy w modelu P635, który raz jeszcze staniał ledwo o 300 zł, a model P615, który to ma być takim przedstawicielem najtańszych możliwie fajnych telewizorów, patrząc na średnią cenę praktycznie w ogóle nie staniał. Co najwyżej w zależności od jakiejś promocji pojawiał się on gdzieś stówkę taniej albo stówkę drożej. Puszczę Wam jeszcze wykresy innych telewizorów, żebyście sami to zobaczyli, jak wygląda to w innych przypadkach. Ale mam nadzieję, że bardzo dobrze Wam przedstawiłem to, że im telewizor droższy, tym jego zniżki są znacznie, ale to znacznie mocniejsze. A im telewizor tańszy, tym widać, że producenci już wraz z premierą musieli konkurować ceną, więc wraz z czasem po prostu nie mogą sobie pozwolić na tak drastyczne cięcia. Jak popatrzymy na te wszystkie wykresy, to widzimy jeden naprawdę oczywisty trend. Telewizory od największych producentów pojawiają się na rynku mniej więcej w maju i czerwcu każdego roku. Ich cena premierowa jest zawsze bardzo duża. Ma to za zadanie zrobić ogromny szum wokół całego urządzenia i pokazać, w którym miejscu na rynku ma się on zaklasyfikować. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, telewizor, który kosztuje 13 tysięcy złotych, wydaje nam się sprzętem znacznie bardziej premium niż sprzęt, który kosztuje 5 tysięcy złotych. Praktycznie każdy jeden przykład telewizorów ze średnich i wyższych półek pokazuje, że po około 5 bądź 6 miesiącach od premiery dochodzimy najczęściej do najmniejszych cen, które następnie się stabilizują, aż do pojawienia się następnej generacji telewizorów. Stąd też widzicie, jak ważne jest to, aby moim zdaniem po prostu być cierpliwym, ponieważ kilka miesięcy czekania może nam zaoszczędzić ogromne wręcz ilości pieniędzy w portfelu. Tym bardziej, jeśli jesteśmy osobami, które akurat szukają jakiegoś telewizora za 5000 zł i więcej, ponieważ te po prostu tanieją najmocniej. Pod koniec tego filmu dokładnie Wam powiem, jakie są moje wszystkie rekomendacje co do kupna telewizorów i kiedy to dokładnie zrobić. Więc od razu przechodzimy do powodu numer 2, a on brzmi następująco. Kiedy kupujemy jakąkolwiek elektronikę w dniu jej premiery, bądź w okolicach jej premiery, to tak naprawdę, i myślę, że większość z nas jest tego świadoma, w pewnym sensie jesteśmy również testerami tego urządzenia. Nie ma jakiejkolwiek fizycznej możliwości, aby aktualnie jakikolwiek producent na rynku był w stanie przed wrzuceniem danego urządzenia na rynek znaleźć wszystkie dosłownie błędy w danym na przykład telewizorze, czy w jego oprogramowaniu. Więc dopiero kiedy ten telewizor trafi do setek tysięcy czy milionów użytkowników, to oni tak naprawdę znajdą te wszystkie błędy i będą je raportować producentowi z nadzieją, że zostaną one naprawione. Takie bolączki wczesnego wieku niestety dotykają również i telewizorów, co bardzo dobrze zauważyliśmy chociażby w 2022 roku. Dla przykładu chociażby w tym najdroższym, najlepszym modelu QD OLED S95B zauważono, że ten tryb filmowy lekko przekłamuje barwy i nie robi tego, co powinien, czyli właśnie nie powinien przekłamywać barw, a powinien pokazywać przecież możliwie jak najbardziej rzeczywiste odwzorowanie koloru. Ten problem został po jakimś czasie naprawiony, presety zostały lepiej dostosowane i zniknął ten bardzo dziwny problem, który jest oczywiście milion razy bardziej skomplikowany i moim zdaniem również milion razy bardziej ciekawy, ale staram się Wam w tym materiale tylko i wyłącznie tak bardzo, bardzo skrócić dane opowieści, abyście zobaczyli, że to nie jest takie czcze gadanie, tylko coś, co naprawdę dzieje się rok do roku. Inną bardzo ważną rzeczą również w poprzednim roku było to, że Sony w swoich telewizorach od bardzo długiego już czasu obiecało, że wreszcie kiedyś doda to VRR, wreszcie doda synchronizację do swoich telewizorów. A funkcja VRR wśród konkurencji istniała od dawien dawna. Więc kupując jakiś telewizor od Sony, ponieważ Sony ma prześwietne telewizory pod wieloma względami, musieliśmy żyć taką nadzieją, że ta obietnica kiedyś będzie spełniona. I wreszcie stała się spełniona. Po naprawdę bardzo długim czasie oczekiwania. I w momencie, kiedy tych przykładowych
sprzętów nie kupujecie w dniu ich premiery, a dopiero kilka miesięcy po ich premierze, to bardzo często okazuje się, że te wszystkie problemy i błędy, które się tam pokazały, zostały już dawno naprawione. Więc w rzeczywistości nie dość, że płacicie znacznie mniej, to przechodzicie już na gotowe i nie musicie się denerwować czy frustrować, że coś nie działa albo coś powoduje jakiś problem. Innym bardzo ważnym przykładem może być również to, że czasami zdarza się, że jakaś dana część w telewizorze może być wraz z czasem zmieniona. Również w 2022 roku była dosyć duża taka dyskusja na temat specjalnych paneli Evo, czyli takich nowych paneli LG OLED, które to nie trafiały do wszystkich telewizorów nowej generacji, a tylko do niektórych, aby dopiero wraz z czasem, można powiedzieć, wypełnić ten rynek nowymi panelami, a nie starszymi. Tak więc raz jeszcze, będąc cierpliwy albo czekając, nie kupując czegoś na premierę, jesteśmy znacznie bardziej pewni tego, że dostaniemy na przykład telewizor z nowym panelem, a nie na przykład z jakimś starszym. To jest raz jeszcze historia milion razy bardziej skomplikowana i milion razy bardziej ciekawa, ale w tym odcinku pokazuję Wam tylko i wyłącznie takie bardzo krótkie opisy tego, co naprawdę się wydarzyło. Więc kilka miesięcy cierpliwości daje Wam naprawdę genialne zabezpieczenie, bo idziecie już na gotowe. Błędy są naprawione, wiecie co kupujecie, wiecie jaki panel dostaniecie, wiecie, że dana funkcja to jest teraz nie tylko obietnica, a naprawdę tam istnieje. I od razu przechodzimy do powodu numer 3. Moim zdaniem równie ważnego jak powód numer 2 i 1, czyli recenzje oraz opinie użytkowników. Kiedy na rynek wchodzą nowe generacje telewizorów, to bardzo często nie wiecie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Czy coś się zmieniło, czy coś jest lepsze, czy coś jest może gorsze. Czy te zmiany są duże, czy jest to prawdziwa rewolucja, czy jest to nic innego jak czysty marketing i zachwalanie każdej jednej małej pierdółki, pomimo tego, że w rzeczywistym użytkowaniu może ona nie mieć żadnego znaczenia. Kiedy telewizory wchodzą na rynek, to niestety, ale rzadko wraz z premierą pojawiają się jakieś bardzo dobre i dogłębne recenzje. Najczęściej wraz z premierą zobaczycie jakieś pierwsze wrażenia albo jakieś opisy różnych pokazów tych telewizorów względem konkurencji na jakichś otwartych czy zamkniętych targach. I niestety, ale bardzo często takie materiały, czy to w formie artykułów, czy filmów, jeśli one nie posiadają jakichś obiektywnych wartości, które zostały zmierzone przez kogoś, kto się na tym zna i przez jakiś dobry sprzęt, no to one tak naprawdę nie mają prawie że żadnych wartości. Tak więc wraz z naszą cierpliwością dostajemy coraz to więcej recenzji. Coraz to lepiej rozumiemy, czy ten telewizor jest dla nas, czy nie. A jeśli czekamy, to jedyne, co się zmienia, to cena telewizora, która po prostu spada, więc zawsze wygrywamy. Oprócz tego, wraz z czasem dostajemy coraz to więcej opinii od ludzi, którzy sami wydali swoje ciężko zarobione pieniądze na dany sprzęt. A taka osoba zawsze, ale to zawsze, będzie milion razy bardziej krytyczna, jeśli chodzi o jakieś problemy z danym urządzeniem. Więc czekając, coraz lepiej poznajemy ten rynek, dowiadujemy się, czy są jakieś problemy i dowiadujemy się, czy warto dopłacać za nową generację, a być może jeszcze, póki jest dostępna, kupić poprzednią. Tak więc cierpliwość naprawdę popłata i te trzy powody są moim zdaniem kluczowe, aby zrozumieć, że czasami warto poczekać. Po prostu, warto poczekać. A oprócz recenzji i opinii dostajemy coś jeszcze ważniejszego. Spokój ducha. Ponieważ kiedy dany telewizor wchodzi na rynek, jest ogromny szum wokół niego, jest ogromna kampania marketingowa, wszystko się chwali, krzyczy się o tym wszystkim, jak dobry jest to sprzęt, jak prawdziwa jest to rewolucja. To wtedy, kiedy to wszystko słyszymy, do naszej głowy wchodzą najgorsze możliwe rzeczy, czyli emocje. Zaczynamy się jarać tym całym sprzętem, idziemy za tym hype'em, no i wtedy zaczynamy źle myśleć. Więc wraz z cierpliwością, kiedy już jesteśmy świadomi, jak ten rynek wygląda, możemy sobie spokojnie usiąść i zrozumieć, że ten sprzęt jest dobry, ale ten nie. A na początku, kiedy dzieje się bardzo dużo rzeczy, to niestety możemy podążyć za tym emocjami i kupić coś pomimo tego, że na przykład nie jest nam to w ogóle potrzebne. Albo przynajmniej klasa tak wysokiego na przykład sprzętu nie jest nam potrzebna i niższa klasa byłaby dla nas równie ciekawa. Za chwilę przejdziemy do moich dokładnych rekomendacji, bo jeszcze bardziej je tutaj uściślam, ale na początku powiedziałem, że jest jeden wyjątek od tej reguły i o tym wyjątku teraz porozmawiam. O co chodzi? O to, że niektórzy producenci wraz z premierą niektórych telewizorów tworzą jakieś dziwne promocje. Być może komuś z Was się to po prostu opłaca. Jakiś super ekstra deal na zasadzie masz ten telewizor za 7000, ale my Tobie do niego dodamy jeszcze na przykład soundbara i słuchawki warte 2000 zł. Być może dla kogoś będzie to bardzo korzystna oferta. Pamiętajcie jednak, że takie oferty są rzadkie, trudno na nie trafić, często sporo osób też na nie poluje i najczęściej takie oferty są liczone w pojedynczych egzemplarzach. A prawda jest też taka, że gdybyście poczekali pół roku, to ten sam telewizor kupilibyście jeszcze taniej niż wartość telewizora, odjąć wartość rzeczy, które dostajecie do telewizora. Ostatnio widziałem nawet jedną promocję, gdzie do telewizora była dodawana pralka. Jak widać, można. Być może komuś z Was się to opłaca. To jest jeden, jedyny powód, dla którego mogę powiedzieć, ok, kupuj to na premierę, ale tylko i wyłącznie wtedy,
wtedy, kiedy jakimś cudem ta cena jest wytłumaczalna i istnieje tak fantastyczna promocja, że szkoda gadać. To jest dosłownie jedyna sytuacja, której jestem w stanie zrozumieć, że ktoś kupił wtedy akurat ten telewizor, bo była bardzo dobra promocja. No to przejdźmy teraz do moich rekomendacji. Jako że większość telewizorów wychodzi na przestrzeni maja i czerwca każdego jednego roku, to te telewizory osiągną swoją najniższą cenę najczęściej w listopadzie i w grudniu tego samego roku. Więc moim skromnym zdaniem poczekanie tych 5-6 miesięcy na listopad czy grudzień jest rzeczą fantastyczną i bazując na liczbach, do których mam aktualnie dostęp, zaoszczędzi Wam zdecydowanie bardzo dużo pieniędzy. Jest jeszcze jedna dosyć wyjątkowa sytuacja, ponieważ bardzo często po tym listopadzie i grudniu widzimy ustabilizowanie się ceny. Czyli później w styczeń, luty, marzec cena będzie prawdopodobnie taka sama. Ale czasami w niektórych przypadkach może się zdarzyć tak, że w styczniu cena podskoczy do ceny sprzed listopada i grudnia. Tak więc ta pierwsza połowa stycznia, kiedy skończyły się te wszystkie wyprzedaże świąteczne, często może być tragiczna w skutkach, ponieważ wtedy wiele telewizorów nagle drożeje do poziomu powiedzmy sprzed 3-4 miesięcy, aby dosłownie jakieś 3 tygodnie później spaść do najczęściej ceny z grudnia. Więc taki najlepszy moment na kupno telewizora to jest około pół roku po jego premierze przez następne około 2-3 miesiące, czyli właśnie listopad, grudzień, styczeń, luty. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy etap, w którym telewizory mogą być bardzo tanie. To jest etap, w którym pojawia się na rynku nowa generacja. Jeśli jakiś sklep miał w magazynach poprzednią generację, a nagle już do tych magazynów wlatuje następna, to sklep bardzo szybko chce się pozbyć tej starej generacji. I zdarza się tak, że popularne modele w kwietniu, maju czy czerwcu mają jeszcze niższą cenę niż cena świąteczna, ponieważ sklepy muszą to wyprzedać przed pojawieniem się nowej generacji. Tak więc gdybym miał powiedzieć takie najgorsze miesiące, jeśli chodzi o kupno telewizora, to jest powiedzmy od maja, jeśli mówimy o nowej generacji, do listopada. To jest taki najgorszy możliwy zakres największych możliwych cen. Wszystko inne jest momentem bardzo ciekawym, bardzo interesującym, aby dostać dosłownie możliwie jak najwięcej za jak najmniej. Bo pamiętajcie, że w wielu przypadkach bardzo duża cena jakiegoś telewizora nie odzwierciedla tego, że jest to telewizor w najwyższej możliwej półki. Ona jest wysoka, bo może być wysoka, ponieważ taka cena tworzy w naszych głowach myśl, że jest to telewizor najlepszy w ogóle na świecie, nie wiadomo co i nigdy nic lepszego na tym świecie się nie pojawi. Po czym ten sam telewizor, który pojawi się za 12 tysięcy, nagle jest dostępny za 6 tysięcy. On się nie zmienił przez ten czas, on nie jest gorszy. Ba, on po tym czasie jest lepszy, więc w tym przypadku płacicie prawie że połowę ceny za sprzęt, który jest lepszy niż był na samym początku, właśnie ze względu na poprawione oprogramowanie, różne błędy i czasami dodawane funkcjonalności. Więc nagle po takim czasie z telewizora, na który wszyscy patrzyli, który kosztował 10 tysięcy złotych, o którym wszyscy myśleli, że to jest największa, najlepsza rewolucja na całym świecie, tworzy się telewizor za 6 tysięcy złotych, który nagle staje się zwykłym, normalnym telewizorem. I już nikt o nim nie myśli, że to jest największa rewolucja na świecie, ogromny hype, ogromne emocje, tylko że hej, stać mnie nagle na ten telewizor. Owszem, 6 tysięcy złotych to bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale już nagle możesz mieć coś, co jeszcze 6 miesięcy temu wszyscy uważali za największy postęp technologiczny na świecie. Postęp technologiczny, który staniał prawie połowę w kilka miesięcy. I wreszcie tak naprawdę pokazał, ile on był naprawdę warty od samego początku.